Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4. Dzisiaj będziemy zdobywać oczywiście Koenigsegga Jesko, nazwany po ojcu założyciela marki Koenigsegg, który nazywa się, uwaga, Jesko von Koenigsegg. Tak jest. I niestety będziemy zdobywać ten samochód w zimie, co mnie niezmiernie martwi, dlatego że to są Koenigseggi, to są bardzo mocarne samochody i nawet jak nie jest ślisko, nawet jak nie pada i tym bardziej nie ma śniegu, no te samochody jest bardzo trudno opanować. Tutaj jeżdżę sobie innym Koenigseggiem, jest to Koenigsegg One to One, bliźniaczy model do Koenigsegga Agery. No i właśnie z Agery dużo czerpię sobie nowy Koenigsegg Jesko, który ma właściwie ten sam silnik z drobnymi modyfikacjami. Ogólnie Jesko to jest taka ulepszona Agera. Bardzo dużo jakichś drobnych, większych lub mniejszych modyfikacji. Mnie zainteresował zbiornik, specjalny zbiornik skompresowanego powietrza, który wtryskuje powietrze pod dużym ciśnieniem w turbosprężarki, żeby uzyskać jeszcze większą moc. Na zwykłym paliwie Koenigsegg Jesko osiąga 955 kW, a na jakimś biofuel, ulepszonym paliwie ma niecałe 1200 kW mocy. Także dosyć sporo, no podejrzewam, że w Forzie mamy raczej dostęp do tej wyższej mocy, co oczywiście sobie sprawdzimy, nie? No i co jeszcze ciekawego, tam chyba 1300 kg wagi, to jest kosmos. No i oczywiście, tak jak wspomniałem, jest to Koenigsegg Jesko, jest samochodem ulepszonym pod względem, no w stosunku, to jest taka ulepszona Agera, nie? W stosunku do Agery jest to trochę ulepszony samochód i ma ulepszoną także aerodynamikę, ma wielosprzęgłową skrzynię biegów, no jakby kosmos totalny, nie? Ale nie jest to hybryda, mimo że od Regery też czerpie kilka elementów, na przykład tam chyba jakieś pochłaniacze wibracji, jakieś poduszki pod silnikiem, żeby w kabinie nie było czuć wibracji. Tego typu różne ciekawe rzeczy. Możecie sobie o tym poczytać, bardzo, bardzo ciekawy samochód. No i co trzeba zrobić, żeby go zdobyć? Trzeba wejść do tej listy festiwalowej i znaleźć sobie wyzwanie Let It Snow. Proszę bardzo, mamy je sobie tutaj, jedziemy na miejsce. Zawsze mam stracha, kiedy widzę klasa S2 i muszę sterować kierownicą. Wiem, że będzie bardzo trudno. Będziemy musieli wziąć udział w trzech wyścigach, no i zobaczymy, jak mi pójdzie. Myślę, że uda się odblokować Koenigsegga. Muszę wybrać jednego z kilku Koenigseggów, które już posiadam. I tak sobie myślę, może wybiorę sobie Regerę, ale standard... Chociaż nie, czekaj. Ta moja Regera, ona ma... ona powinna być dosyć dobra na śniegu. Ona jest tuningowana, ale ja ją robiłem właśnie pod pokonywanie zakrętów. Sprawdźmy. Zmieniłem skrzynię biegów z manualnej ze sprzęgłem na zwykłą manualną, dlatego że chyba bym nie ogarniał jeszcze zmieniać dodatkowo sprzęgła w takim samochodzie, który ma przecież doskonałą skrzynię... Tutaj nie ma skrzyni biegów akurat w Regerze. No. Znaczy jest skrzynia biegów, ale tam jest jeden bieg, jedno przełożenie. No nieważne. Tutaj się za dużo biegów nie zmieniam, ale jak będę jeździł Jesko... Może być problem, nie? Tak. Nie mogę się dalej przyzwyczaić do tej Regery. Ona na początku nie ma... O Jezu! Nie ma żadnego dźwięku. I tak samo miałem w Tesli, jak jeździłem w Forzie Horizon 3. Tak, nie mogłem ogarnąć, czy ta Tesla ma dużą prędkość, czy nie, bo ona nie wydawała z siebie żadnego dźwięku. I tak jak podjeżdżałem do jakiegoś zakrętu, to miałem takie, o kurde, ja już jadę 200 na godzinę, a ten samochód nie wydaje z siebie żadnego konkretnego dźwięku. Tak samo jest właśnie z Regerą. Ona jedzie, wiesz, dwie paki, a jest cichutka, nie? I ona dopiero po tych dwóch paczkach zaczyna się mega, mega rozpędzać. Jadę sobie na tym poziomie Pro. Nie wiem, tam chyba... To nie jest ten najtrudniejszy poziom, ale powinienem dać sobie radę, na kierownicy zawsze mi fajnie szło pokonywanie tych przeciwników, a jednocześnie nie jest na tyle łatwo, żebym nie dał sobie rady. I proszę bardzo, pierwsza pozycja zdobyta. Nie muszę zdobywać pierwszej pozycji na każdym z tych wyścigów, no ale wiadomo, im wyżej, tym lepiej. Zostawiłem konkurencję z tyłu, Regera jest naprawdę super szybka. Tutaj nawet nie będę w stanie wyciągnąć jakby
pokazać pewnych możliwości tego samochodu. No ale mamy taki bardzo fajny plusik, jeśli chodzi o Regerę, dlatego że startuje ona z napędem na 4 koła. Dlatego że mamy tutaj wsparcie silników elektrycznych, jest to hybryda. I dopiero jakby ten silnik spalinowy włącza się tak w 100% przy jakiejś tam prędkości. Więc ten start, takie przyspieszenie początkowe mamy z napędem na 4 koła. I to daje nam, no myślę, że taką sporą przewagę na starcie, zwłaszcza na śniegu, nie? Ale jednocześnie martwi mnie to, że nie przetestuję dobrze teraz Jesko, bo no co, mamy śnieg, mamy brzydką pogodę, jest ślisko i no, nie jest to zbyt dobre dla samochodu, który waży 1300 kg i ma jednocześnie 1200 kW mocy, prawda? No i tutaj na śniegu każdy zakręt trzeba dużo wcześniej hamować, a jeszcze bez ABS-u, bez wszystkiego, to muszę uważać, żeby nie zablokować kół, a na śniegu to jest, wiesz, masz tu jakieś wielotłoczkowe hamulce, wielozaciskowe w tych samochodach, to wystarczy lekko hamulec nacisnąć i już zblokowane koła na śniegu, lekko. Jeszcze mam letnie wyścigowe opony, doskonały komplet na zimową jazdę. No i pięknie. Regera spisała się fantastycznie. Drugi wyścig, no nie udało mi się ukończyć na pierwszej pozycji, ale finalnie zdobyłem mistrzostwo w tych mistrzostwach. Tak, musiałem pokonać na poziomie high skilled przeciwników i zdobyłem sobie Koenig Zagajesko. Proszę bardzo, ląduję do mojego garażu. I proszę bardzo, nowy Koenig Zagajesko już jest w moim garażu Forza Vista. Przyjrzyjmy się temu arcydziełu. Jak to wygląda? Zobaczcie, tutaj zamiast bagażnika mamy jakiś aerodynamiczny komponent, którego nawet nie potrafię nazwać. Ale no, chyba jest tutaj jakaś taka przestrzeń bagażowa po bokach, no nie? Bo zobaczcie, tutaj jest ten taki wielki tunel, przez które chyba nic tutaj po bokach nie można za bardzo pakować, bo tam widzę, że tu są jakieś stabilizatory, nie wiem co to jest. Jakaś technologia z kosmosu totalnie, nie? Zobaczcie, jak to wygląda. Jak się otwierają drzwi, proszę bardzo, czysty Koenig Zag. To jest po prostu piękne. Oczywiście fotele kubełkowe, to jest samochód torowy, typowo torowy samochód. Mamy tutaj także regulowany spoiler, który pewnie przesuwa się przy pewnych prędkościach lub przy lub przy hamowaniu. Patrzcie, jaka technologia, no. Jaka technologia? To w ogóle nie widać tego silnika.
A on jest gdzieś tam schowany zaraz chyba za siedzeniami, nie wiem. Skomplikowanie to wszystko wygląda, ale i ilość tych detali, jakie są odtworzone w Forzie Horizon, jest powalający. Pamiętacie film, gdzie sprawdzaliśmy sobie samochód z Cyberpunka? To była chyba Quadra R, coś takiego, no nie? Też tak dużo tych detali, nawet więcej niż w pierwowzorze w Cyberpunku. Zasiądźmy sobie do kokpitu. Zobaczcie, jak wyglądają te siłowniki. Nie mogę się bardziej spojrzeć na lewo, ale spojrzcie na jakieś takie, na te zawiasy, siłowniki od drzwi. Nieźle to wygląda. No i tutaj mamy bardzo ciekawe zegary, o których więcej powiem za moment. Tutaj mamy nawet uchwyty na kubki, więc nie jest to chyba taki typowo torowy samochód, ale jak przeczytałem, to jest on właśnie dedykowany do jazdy po torze. No ale co robią w takim razie uchwyty na kubki, prawda? Jak jechałem nim testowo na poprzednim odcinku, gdzie sprawdzaliśmy sobie po raz pierwszy ten samochód, to zwróciłem uwagę na ten środkowy panel, taki telewizorek nazwijmy to, po prostu ekran dotykowy, gdzie możemy pewnie włączyć wszystkie funkcje, i zastanawiałem się, czy możemy tutaj jakoś wszystko regulować przy pomocy przycisków. I zobaczcie, ilość przycisków jest zredukowana do minimum. I ten samochód również podtrzymuje ten taki nowoczesny trend, gdzie wszystko ogranicza się do takich przycisków niefizycznych, ekranowych, prawda? Dajcie znać, czy wam się to podoba, czy nie. Piszcie w komentarzach. Jest to po prostu taki bajer. Tak wyglądają światła zaświecone, ale ponieważ jest tutaj bardzo jasno w środku festiwalu Horizon, no to nie widać, czy one się świecą, czy nie, nawet nie. Jest po prostu za jasno. Układ wydechowy też robi wrażenie. No dobrze, no to chodźmy sobie zobaczyć tunik, co my możemy z tym samochodem zrobić, bo to jest interesujące. Nie będę tego samochodu robił na drift, bo to nie ma sensu. Ten samochód jest stworzony do tego, aby się ścigać, prawda? Możemy zrobić oczywiście konwersję napędu z napędem na 4 koła, więc możliwe, że można zrobić ten samochód, by jeździł jakoś po offroadzie. W standardzie, no tutaj nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie mieli jakichś opon niewyścigowych, ale ponieważ jest zima, zainstalujmy sobie opony chyba z kolcami. Zobaczymy, co spowoduje chyba, że będziemy mieli gorszą przyczepność na takim typowym asfalcie. Możemy sobie dodatkowo jeszcze poszerzyć tylne koła. Dajmy sobie poszerzenie. Powinno nam to troszeczkę zwiększyć opory toczenia, no ale co tam. Mamy także możliwość zainstalowania dystansy, które delikatnie wyprowadzają nam koła na zewnątrz. Nie wiem, czy tutaj jest to potrzebne, ale można to zainstalować, więc sprawdźmy. Można także zwiększyć cal przedniego koła i tylko przedniego koła. Ciekawe, no nie? Dobra. Możemy dać skrzynię biegów. Ona chyba niczym się nie różni od skrzyni biegów tej standardowej. Poza tym, że możemy ją po prostu regulować. Zobaczcie, że statystyki wcale nie idą nam do góry, tylko się po prostu podświetlają na zielono, więc różnica jest pewnie marginalna. Możemy także dać, tak jak myślałem, możemy dać zawieszenie, moi drodzy, offroadowe, czy jak ja to mówię, ogrodowe. A także jeszcze dodatkowo odciążyć samochód, chociaż no, wszyscy doskonale wiedzą, że Koenigsegg to są samochody jakby maksymalnie już stuningowane, no. Jakby już do granic możliwości tak zmodyfikowane, żeby osiągały pod jakimś względem najlepsze osiągi. Nie wyobrażam sobie, żeby ten samochód poleciał mniej jak 400 km na godzinę. Ale zwróćcie uwagę na jedną ciekawą rzecz. Jeśli mamy do tego samochodu specjalne paliwo, jakiś tam biofuel, coś tam wzbogacone, to mamy 1200 kW mocy. Wygląda na to, że w Forzie Horizon mamy dostęp do zwykłego paliwa, które daje nam moc 954 kW. Więc jest to taka moc chyba wystarczająca na pewno, ale no nie mamy tutaj dostępu do tego, powiedzmy, wzbogaconego paliwa. Zainstalowałem tutaj opony, no wiecie, te zimowe takie, powiedzmy, z kolcami, więc samochód nie będzie teraz miał swoich maksymalnych osiągów, ale jak pojedziemy, jak zbliżymy się do autostrady, to wymienię sobie z powrotem opony na
O, na te zwykłe wyścigowe i jeszcze troszeczkę dostosujemy skrzynię biegów tak, żeby osiągnąć maksymalną prędkość, która myślę, że nie będzie wyższa jak 435 km na godzinę albo 39. Zobaczymy. Co mnie najbardziej interesuje, to to, jak ten samochód będzie pokonywał zakręty. No bo jak przeczytałem, ten samochód w stosunku do na przykład innych Koenigseggów ma ulepszoną znacznie aerodynamikę. I jak widzieliście, mamy tutaj z przodu zainstalowany taki ogromny tunel aerodynamiczny, który ma rozprowadzać po karoserii samochodu powietrze, tak żeby były jak najmniejsze opory. Dodatkowo z tyłu mamy jeszcze specjalny dyfuzor na dole, który dodatkowo steruje tym powietrzem, aby ono po prostu przepływało przez ten samochód. Widzieliście, jak podnieśliśmy tą tylną część samochodu, którą jest maska, to jakby odsłoniło się od razu wszystko, nie? Mieliśmy podniesione błotniki, całą tą tylną część, jakby stanowi to jeden taki zgrabny element, no nie? Nie ma tak, że podnosimy jakąś tam malutką część samochodu, tylko mamy cały taki element podnoszony. Więc myślę, że to jest kolejna rzecz, która zmniejsza wagę tego samochodu. Więc waga tutaj jest bardzo istotna. Widzieliście, że zainstalowałem ulepszenie, które jeszcze bardziej redukuje wagę tego samochodu. Ale nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co tutaj moglibyśmy zredukować. No chyba musiałby jakiś naprawdę drobny kierowca usiąść za sterami tego samochodu, który ważyłby od 10 kg mniej od standardowego zjadacza chleba, żeby tutaj cokolwiek odciążyć. Ten samochód jest już naprawdę przeciągnięty do granic możliwości. Z tego, co przeczytałem, to ten standardowy silnik z Agery został tak zmodyfikowany. Chyba jakaś tam część silnika została zmodyfikowana, żeby wyciągnąć o te 5 kg mniej masy. Czaicie? Silnik specjalnie zmodyfikowany po to, żeby masa była mniejsza, a jednocześnie ta modyfikacja także polepszyła obroty maksymalne, jakie samochód może po prostu osiągnąć, no nie? Znaczy konkretnie silnik. No dobra, nagadałem się o takich specyfikacji tego auta. Ja lubię się czasami zagłębić w takie pierdoły. Ale no jak to jeździ właściwie? Weźmy sobie kamerę z kokpitu, bo tutaj się dzieją ciekawe rzeczy. No właśnie, zobaczcie, co się dzieje z kierownicą. Jakie mamy zegary tutaj. Myślę, że to też kolejny ukłon w kierunku tego, aby jeszcze bardziej zredukować wagę. Czyli mamy jeden taki ekranik, który robi wszystko. I pewnie możemy sobie go jakoś customizować, czyli zmieniać, dostosowywać do potrzeb naszych. Natomiast jest jedna rzecz, która mnie zastanawia, bo jak grałem w The Crew, właśnie tym Koenigseggiem Jesko, tam ten samochód jest już od dawna, to te zegary się poziomowały, one zawsze były ustawione horyzontalnie. Jakby, jak skręcimy kierownicę w ten sposób, to zegar się ustawiał tak, że ta siódemka była zawsze jakby dobrze do odczytania, nie? Tutaj w Fordzie Horizon ten zegar się nie poziomuje, jak skręcamy kierownicą i zastanawiam się, jak to jest w prawdziwości w tym Koenigseggu. Nie oglądałem żadnych materiałów na YouTubie odnośnie tego, ale wydaje mi się, że powinien się ten zegar jednak poziomować, no bo po co by to dodawali do The Crew, takie poziomowanie, nie? I tutaj myślę, że troszeczkę sfejlowała Fordza pod tym względem, że ten zegar powinien się jednak poziomować. Może można ustawić sobie takie ustawienie w tym samochodzie, żeby ten zegar się albo poziomował, albo się nie poziomował. W każdym razie tutaj się nie poziomuje, nie? Jest sobie taki po prostu przypięty cały czas w tej samej pozycji, niezależnie od tego, jak my skręcimy kierownicą. Dobrze, sprawdźmy, przy jakiej prędkości spoiler zaczyna jakby zwiększać swój docisk. Tak, zupełnie jak w moim Crossfire'ze, spoiler przesuwa się, u mnie się wysuwa z karoserii, ale tutaj się tak przesuwa, żeby zwiększyć docisk przy 100 km na godzinę. Jak przekroczymy 100 km na godzinę, on się przesuwa i zwiększa nam docisk. Wiecie co, dużo gadam o tym samochodzie, mam wrażenie, że wy czekacie na to, aby pokazać, jak on jeździ, prędkość maksymalną, nie? Wziąłem te opony takie dobre na śnieg i samochód, jak widzicie, bardzo dobrze spisuje się na zakrętach. Nie no, tutaj to ja trochę źle pojechałem.
ale samochód bardzo, wydaje się bardzo skrętny, nawet na kierownicy jestem w stanie go opanować na większości zakrętów, jeśli oczywiście mam jakąś normalną prędkość, a nie cztery paki na każdy zakręt. Jestem w stanie go opanować i dobrze prowadzić. Dobrze się nim skręca, naprawdę. Połyka te zakręty. Pyk! Ale co się dzieje, jak właśnie dodamy za dużo gazu, nie? Przy wyjściu z zakrętu. Wtedy oczywiście tyłek leci do przodu, bo mamy tu co? Napęd na tył i trzeba ten gaz dozować naprawdę bardzo delikatnie. Więc ja bym powiedział, że jest to samochód dla kobiet. Tak, jest tu tak dużo mocy, że mężczyzna z mocną nogą może narobić dużo problemów. Trzeba być delikatny z tym gazem przy wyjściu z zakrętu. Czołła, proszę bardzo, jak ładnie. Hamulce mamy też bardzo dobre. Ale co, teraz musimy zrobić ostatnią modyfikację dla tego samochodu, czyli musimy zmienić skrzynię biegów i dać standardowe opony. Mam nadzieję, że będziemy mogli w stanie osiągnąć tą prędkość maksymalną dla tego auta. Dobra, wchodzimy sobie w ulepszenia i instalujemy skrzynię biegów. Dziwnie brzmi w ogóle tuning takiego samochodu, przecież to się nie skleja, nie? Możemy jeszcze zainstalować ulepszenie, co nawet nie winduje nam samochodu do klasy X. I moglibyśmy dać napęd na 4 koła, ale ja nie chcę tego robić. Wolę mieć ten napęd na tył, bo napęd na 4 koła według statystyk troszeczkę nam zmniejsza prędkość maksymalną. Nie wiem, ile to ma odniesienia tutaj w grze, ale myślę, że ta prędkość maksymalna mogłaby być troszeczkę niższa. Nie będę się bawił tutaj w jakieś bugowanie zawieszenia, jakieś tam obniżanie, żeby samochód, wiesz, był jakiś tam super niski. Ale zobaczcie jedną ciekawą rzecz. Jak zainstalowałem sobie te turbo sprężarki, to moc jest prawie identyczna z mocą, którą uzyskujemy przy paliwie premium, jakie byśmy dodali do tego samochodu, nie? Czyli te 1193 kW. Bodajże z tym paliwem premium Koenigsegg osiąga 1195 kW. Nie są to jakieś duże różnice, ale generalnie możemy taką moc uzyskać. Wspomniałem wam o tym zbiorniku powietrza, zbiorniku sprężonego powietrza. Jest tam specjalna sprężarka, która spręża powietrze, żeby jeszcze bardziej dodać mocy do turbosprężarek i zminimalizować turbolaga. Czyli to wiesz, dodajesz gaz do końca przy ruszaniu i samochodem nic się nie dzieje, nie? Tutaj jest to zredukowane przez właśnie specjalny kompresor, który wstrzykuje to powietrze, właściwie wstrzeliwuje to powietrze z mocą chyba 20 bar w turbosprężarki, żeby zminimalizować tego turbolaga. To jest w ogóle jakaś technologia, ja nie wiem jak. Ja bym się bał jechać takim samochodem w rzeczywistości, no ale to jest Forza, no nie? Możemy porobić sobie różne rzeczy. I co? Pojedziemy sobie teraz na autostradę, zrobimy sobie jeszcze tylko jedną malutką modyfikację, a właściwie sprawdzimy, co my możemy tutaj jeszcze z samochodem zrobić, żeby jeszcze bardziej go podkręcić. Zobaczcie, mamy tutaj 9-stopniową skrzynię biegów, która może być wystopniowana do 570 km na godzinie. W Fordzie może być ciężko osiągnąć taką prędkość, ale jeszcze zobaczymy. W standardzie ten samochód ma obniżony do minimum docisk aerodynamiczny. Może dlatego właśnie na niektórych zakrętach miałem problem, aby się zmieścić w nie. Według symulacji nasza prędkość maksymalna powinna być na poziomie 473 km na godzinę. Interesujące, robi się już bardzo ciekawie, bo to są statystyki godne pozazdroszczenia. Ale to jest tylko symulacja, jak będzie u nas? Zaraz zobaczymy. Obserwujcie licznik, który tutaj mam. On pokazuje nam prawdziwą prędkość w kilometrach. Zaraz zajedziemy na autostradę i pojedziemy w jedną i w drugą stronę, żeby sprawdzić te osiągi. Czy uda nam się osiągnąć 460 chociażby km na godzinę? To już byłby niezły wyczyn. Nie wiem, czy podołam, powiem wam, opanować taką furę. Przypominam, że koła z przodu są standardowej szerokości. Nie dawałem tutaj tych szerszych kół, nie? Dobra, to co? Lecimy!
Wow! Ten samochód jest nieprawdopodobny. Ja pierniczy, jak on ciśnie. 440 chyba 4 km na godzinę osiągnęliśmy sobie jadąc pod górę tą taką długą, prostą w tunelu. No teraz będziemy testować tę prawdziwą prędkość maksymalną jadąc z góry. Jak on pokonał ten zakręt. Niesamowite. Przy takiej prędkości? Słuchajcie, 460... Co? 60 się... What? Zabrakło mi tutaj pasa, ale... 467 km na godzinę? I przy takiej prędkości jeszcze zachowywał sterowność. Niesamowite. Przy 400 km na godzinę byłem w stanie pokonać się takie dosyć trudne zakręty. A przypominam wam, że tutaj mamy docisk aerodynamiczny zmniejszony do minimum w tym samochodzie. No wiadomo, po to żeby osiągnąć maksymalną możliwą prędkość. Ale i tak samochód przy wysokich prędkościach sterował się bardzo fajnie. Ja myślałem, że tutaj docisk jest tak ustawiony, powiedzmy na połowę, pół na pół. A tu się okazuje, że ten samochód prowadzi się tak dobrze, bez żadnego zwiększania docisku. Niesamowite, bardzo, bardzo fajne auto. Oj, myślę, że to może być pretendent do naprawdę jednego z lepszych samochodów do takich wyścigów może torowych, może nie tylko nie torowych, bo się wyraziłem, ale takich wyścigów o typu Goliat na przykład, bo on zachowuje przy wyższych prędkościach naprawdę bardzo dobre parametry skrętne. Byłem w stanie przy wysokich prędkościach opanować ten samochód praktycznie bez problemu. To jest ogromna zaleta. Jestem ciekawy, jak samochód spisałby się na Goliacie. To na pewno sobie sprawdzimy już na następnych odcinkach, na które was zapraszam. I bardzo was proszę, żebyście zostawili lajka pod tym filmem, jeśli wam się podobał, oraz subskrypcję, jeśli jesteście na tym kanale po raz pierwszy. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Hejas!